Zacznę od tego, że przy tym odcinku trochę pokombinowałem, bo szukałem hotelu przy mieście, który byłby dobrą bazą wypadową, ale z drugiej strony też takiego, który będzie oferował możliwość takiego wygodnego, leniwego wypoczęcia, byczenia się po prostu, czyli bliskość jeziora, plaży albo basen zewnętrzny. Poszperałem, sprawdziłem, dodałem 2 do 2 i przyjechałem do hotelu Copernicus w Toruniu. Pobyt rozpoczął się dobrze, ba, nawet bardzo dobrze, bo pomimo tego, że doba hotelowa zaczyna się od godziny 16, no to my przyjechaliśmy o 14, mając świadomość, że pokój może nie być gotowy. Ku naszemu zdziwieniu pokój już na nas czekał, a pamiętajcie o tym, że hotel nie wie, że przyjechałem tutaj kręcić program. Zanim pokażę Wam miejsce, w którym mieszkam, opowiem Wam nieco więcej na temat tego, w jaki sposób dokonywałem rezerwacji. Z oferty wybrałem pokój twin z balkonem i ze śniadaniami. Ceny na stronie hotelowej były najkorzystniejsze, więc na tym się skupiłem. A co więcej, znalazłem tam taką zakładkę, która mówiła, że jeżeli zapiszę się do newslettera, otrzymam od razu rabat. No, w związku z tym szybciutko wpisałem swoje dane, kliknąłem rejestruj. No i tu było pierwsze rozczarowanie, bo rabat się nie pojawił i ceny się nie zmieniły. No ale ja, jak to ja, oczywiście stwierdziłem, że się nie poddam i zadzwoniłem do hotelu. Pani na recepcji powiedziała, że nie do końca jest w stanie mi wytłumaczyć, dlaczego taka sytuacja ma miejsce i poprosiła mój numer telefonu, powiedziała, że sprawdzi i da znać. Dosłownie po 10 minutach zadzwonił do mnie bardzo miły pan, przeprosił za krnąbrność technologii i stwierdził, że sam wpisze zniżkę ręcznie. Co więcej, ponieważ mój pobyt przypada na niedzielę, w związku z tym taki chyba najbardziej leniwy dzień i najmniej obłożony, jeżeli chodzi o hotel, zaproponował jako rekompensatę dodatkową zniżkę. I tutaj informacja dla hotelu. Jeżeli ktokolwiek z hotelu ogląda ten materiał, to naprawdę ogromne gratulacje, jeżeli chodzi o podejście do gościa. Nie mówię tutaj o dodatkowej zniżce, tylko o szybkości reakcji i o kulturze osobistej. Gratuluję. Za pokój twin z balkonem i ze śniadaniami zapłaciłem 330 zł. Więc można śmiało powiedzieć, że miałem ogromnego fuksa. Ciekaw jestem, czy miałbym takie samo szczęście, gdyby hotel miał zdecydowanie wyższe obłożenie. Ale pamiętajcie o tym, żeby zawsze grzecznie próbować, bo grzeczność jest w stanie zdecydowanie więcej załatwić niż postawa roszczeniowa. No dobra, to co? Idziemy do hotelu. Trzeba przyznać, że w hotelu jest sporo takich urokliwych miejsc, jak zacienione strefy z leżakami, huśtawkami, koszami, czy taka chociażby altanka ze szklanym wodospadem. Ja tutaj pewnie bym długo nie posiedział, bo od razu chce mi się siku, no ale wygląda bardzo ładnie. Czas rozejrzeć się w środku. Zdecydowałem się na 25-metrowy pokój twin z balkonem. I o ile pojęcia balkonu nikomu nie muszę tłumaczyć, tak już twin może nie każdemu być znane. Czas, aby poznać, co się za nim kryje. Kiedy rezerwujemy pokój twin, to możemy spodziewać się, że znajdą się w nim dwa odrębne łóżka, każde z materacem o szerokości minimum 90 cm. Z kolei pokój double oznacza, że w środku będzie jedno szerokie łóżko. No i tutaj szerokość materaca bywa różna, od 140 nawet do 220 cm. Tak, i też różnie się nazywają, bo te 140 do 180 cm to łóżka typu queen, z kolei te 180 do 220 to już łóżka typu king. W związku z tym warto zwracać na tego typu szczegóły uwagę. No dobra, ale pokój to nie tylko łóżka. Na tych 25 metrach kwadratowych mamy też nieduży stolik kawowy i dwa fotele, biurko, nad którym znajduje się telewizor, niewielki, ale bardzo praktyczny bagażownik pod lustrem, kącik kawowy, no i oczywiście szafę. A co w tej szafie? No, cudów tam się nie spodziewam, ale są wieszaki, sejf i szlafroki. Zwróćcie uwagę na to, że w szafie nie ma ani deski, ani żelazka do prasowania, ale w hotelu na trzecim piętrze jest po prostu prasowalnia, z której goście mogą korzystać.
Przed nami łazienka. Łazienka nieduża, ale czysta i praktyczna. Prysznic typu walk-in, suszarka, pudełko z wacikami kosmetycznymi, patyczkami i szmatką do butów. Pamiętajmy, żeby nigdy do tego nie używać ręczników. To co jest bardzo fajne, to zbiorcze pojemniki na mydło i na szampon. Takie podejście ekonomiczne i ekologiczne. I ciekaw jestem, które tutaj jest ważniejsze, bo z jednej strony w hotelu mamy zbiorcze pojemniki na mydło i wodę w szklanych butelkach, a z drugiej strony mamy na przykład plastikowy worek na pranie albo plastikowe kubeczki. Tego tu być nie powinno. Dodatkowo pełen komplet ręczników, czyli wszystko to, co w łazience być powinno. No i ostatni element tego pokoju, czyli balkon. Przydałoby się jakieś rozcięcie w filanie, żeby się do niego dostać, ale żebym miał tylko takie problemy w życiu, to byłoby fajnie. No chodźcie, chodźcie. Celowo wziąłem pokój z balkonem, bo to takie miejsce, gdzie można się relaksować i odpoczywać z dala od innych gości hotelowych. Ale pamiętajmy o tym, że na balkonach tutaj nie wolno palić. Hotel ma wydzieloną strefę dla palących. No dobra, ale jedną z najważniejszych rzeczy, dla których zdecydowałem się na Copernicusa, był basen, więc teraz trzeba popływać. Powiem tak, przestrzeń basenowa przedstawia się bardzo fajnie. Miejsca jest sporo, w związku z tym zakładam, że nawet kiedy hotel ma spore obłożenie, każdy tutaj znajdzie jakiś skrawek. Co więcej, wokół basenu jest taka strefa lounge'owa, gdzie można sobie spokojnie odpocząć. Ale co najważniejsze jest to, że jest lato, jest miasto, a jednocześnie jest woda. Świetna rzecz. No i cóż mogę więcej powiedzieć, jak do tej pory na serio wszystko jest na plus. Jakie to jest głupie pływanie z GoProsem w basenie. Koniec. Basen zewnętrzny w tak upalne dni to na serio prawdziwe zbawienie. Ale jak to mawiała moja babcia, woda wyciąga. No więc jestem już głodny. Ja kocham jeść i kocham pić, ale staram się dbać o żołądek i wątrobę i kontrolować masę ciała, żeby po prostu nie przytyć. Dlatego też lubię to moje sybaryckie podejście do jedzenia równoważyć, żeby organizm nie zwariował. I tak jak od jedzenia oczekuję, żeby było najwyższej jakości, tak chcę, aby suplementy były niepasteryzowane, pozbawione konserwantów i sztucznych barwników, a przede wszystkim, żeby ich składniki, w przypadku mojego najnowszego odkrycia, to aloe vera, mandarynka i opuncja figowa, pochodziły z plantacji bio z certyfikatami. Bo jak to mawiają, w zdrowym ciele zdrowy duch. Chociaż w moim przypadku to bardziej w najedzonym ciele szczęśliwy duch, więc teraz czas na jedzenie w restauracji hotelowej. Karta restauracyjna nie należy do skromnych, ale nie jest też przesadnie rozbudowana, bo mamy m.in. 6 przystawek, 3 sałatki, 3 zupy i 9 dań głównych, a do tego 3 desery. W związku z tym każdy znajdzie coś dla siebie. Przy czym, sądząc już po przystawce, bo wziąłem gęś, sezonowana gęś, patę z gęsi, czerwona cebula, ciasta kujawskie i piernik, potrawy przedstawiają się naprawdę bardzo atrakcyjne. Ciekawy jestem, jak będą smakowały, ale o tym pewnie przekonam się już poza kadrem. Nowy dzień i nowe jedzenie, czyli śniadanie. Podobno w hotelu jest dosyć bogate śniadanie bufetowe, ale nie będę się tam ze względu na komfort gości pałętał z kamerą i może uda mi się po prostu pyknąć kilka fotek. Muszę przyznać, że to był naprawdę bardzo dobry pobyt hotelowy, świetnie wydane 330 zł. I gdybym miał się do
czegokolwiek przyczepić, to jedyną rzeczą byłby ten plastik w pokoju, a cała reszta według mnie świetny pomysł na spędzenie dobrego wypoczynku. Nie ukrywam, że z tym odcinkem, chciałem hotel blisko miasta, żeby był fajną bazą wypadową. Słyszysz, jak to? Ale z drugiej strony takiego, który oferował, raz jeszcze, oferowałby.